Zobaczmy, czy będziemy umieli obliczyć, ile to jest pierwiastek piątego stopnia z liczby 32. No, jak widzimy coś takiego, no to wiemy, że to jest rozwiązanie takiego równania. Pytamy, co to za liczba x, która podniesiona do piątej potęgi da nam 32? To jest odpowiedź na takie pytanie. No, to jak na to odpowiedzieć? No możemy tutaj różne metody próbować. Możemy na przykład spróbować tę liczbę 32 rozłożyć na czynniki i zobaczyć, czy tam jakiś czynnik może występuje 5 razy. Może będziemy mieli szczęście. No 32 jest liczbą parzystą, więc dzieli się przez 2. Po podzieleniu przez 2 dostajemy 16. 16 też się dzieli przez 2. Po podzieleniu przez 2 dodajemy, dostajemy 8. Jak to podzielimy przez 2, no to dostajemy 4 i teraz. 4 to jest 2 razy 2. No to widzimy, że mieliśmy szczęście, bo 32 to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do piątej. Czyli to jest pierwiastek piątego stopnia z liczby 2 do piątej. No to widzimy jaka jest odpowiedź. Co to jest za liczba, która podniesiona do piątej potęgi daje 32? To jest 2. Czyli pierwiastek piątego stopnia z 32 to jest to samo co pierwiastek piątego stopnia z 2 do piątej, czyli po prostu 2. No to nam się udało rozwiązać. No dobra, no to zróbmy następny przykład. Powiedzmy, że chcemy obliczyć pierwiastek piątego stopnia tym razem z liczby trochę większej, 243. No to ile to może być? No popatrzmy. Możemy znowu spróbować rozłożyć tę liczbę na czynniki, tak jak poprzednio. Bo jeżeli. Wynik ma być liczbą całkowitą, a tego tutaj możemy oczekiwać, że ktoś tak nam ułożył zadanie. No to tutaj możemy próbować, właśnie rozłożyć na czynniki tak jak poprzednio. No to ta liczba się nie dzieli przez 2, jest nieparzysta, ale dzieli się przez 3. Skąd ja wiem, że dzieli przez 3? No bo jest takie kryterium, że jak suma cyfr dzieli się przez 3, to liczba też się dzieli przez 3, a tutaj mamy sumę 2 plus 4 plus 3 to jest 9, to się dzieli przez 3. No dobrze, no to podzielmy przez 3, to co, do, co dostaniemy? 240 podzielić na 3 to jest 80. Jeszcze tutaj jedna trójka, czyli to będzie 81. No bo 200, 3 razy 80 to jest 240, 3 razy 1 to jest 3. Dobrze. 81 to też się dzieli przez 3 i to jest 3 razy 27, jak wiemy. 27 też się dzieli przez 3, to jest 3 razy 9, a 9 to jest. 3 razy 3. 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3. 3 do 5, czyli widzimy znowu, że ten pierwiastek z 243 to jest po prostu 3. Tak jak poprzednio okazało się, że ktoś tak ułożył zadanie, że wziął po prostu trójkę do potęgi piątej, wyszło mu 243. No ale gdybyśmy tego nie wiedzieli, no moglibyśmy próbować jakoś, zamiast rozkładać na czynniki, próbować odgadnąć. No Wiemy już, że... 1 do potęgi piątej to jest oczywiście 1. W poprzednim przykładzie widzieliśmy, że 2 do potęgi piątej to jest 32. Powiedzmy, że nie wykonaliśmy tego obliczenia, tylko próbujemy jakoś oszac oszacować, jaka to będzie liczba. To zastanówmy się, gdybyśmy od drugiej strony, od za dużych liczb, no bo widzimy, że to jest za mało. Zobaczmy, że 4 do piątej to by było za dużo. Obliczmy, ile to jest 4 do piątej. To jest 4 razy 4, razy 4, razy 4, razy 4. No to tak, 4 razy 4 to jest 16, 16 razy 4 to jest 64, 64 razy 4 to jest 256, jak nie wierzysz, to oblicz sobie, a 256 razy 4, no to łatwo widać. Ja akurat znam na pamięć te wszystkie potęgi, bo są potęgi dwójki, 1024. Potęgi czwórki są również potęgami dwójki, czyli to jest 1024, czyli za dużo więcej niż 243. No więc widzimy, że ta liczba, która podniesiona do potęgi 5 ma nam dać 243. No 2 to jest za mało, 4 to jest za dużo, więc jeżeli to ma być liczba całkowita, no to spróbowaliśmy, spróbowalibyśmy trójkę. No jakbyśmy wykonali ten rachunek, no to już wiemy, że 3 do potęgi 5 byśmy spróbowali, podnieśli do potęgi 5 i by nam wyszło rzeczywiście 243. Więc moglibyśmy też tak zrobić, żeby próbować różne liczby, liczby całkowite i patrzeć, która do piątej da tę liczbę 243, jeżeli spodziewamy się wyniku całkowitego. No, Jeżeli dopuszczamy tutaj odpowiedzi w postaci liczb takich ułamkowych z rozwinięciami dziesiętnymi jakimiś długimi, no to oczywiście to już wtedy się robi bardziej skomplikowane, no i tą metodą tego nie rozwiążemy.